Cześć, jeśli Ci w jaki sposób zablokować nadawcę niesianego spamu na Twojej poczcie Gmail. Przy okazji, jeśli chcesz więcej takich przydatnych filmów, łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No ale dobra, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć zablokować daną osobę, e, która powiedzmy wysyła nam uciążliwe wiadomości na naszej poczcie Gmail. Tym samym po prostu jest po prostu tych wiadomości zbyt wiele, e, no i robi się totalny chaos. Początkowo oczywiście odpalamy przeglądarkę, czy coś na telefonie, czy na e, komputerze. W tym przypadku Chroma, no i logujemy się na nasze konto Google, za którego pomocą wejdziemy na naszą pocztę Gmail, czyli logujemy się na nasze konto i gdy już jesteśmy na koncie, to wybieramy opcję. W tym przypadku Gmail. No i dobra, szukamy w takim razie wiadomości, którą chcielibyśmy zablokować. W moim przypadku niech to będzie dla przykładu, dla przykładu totalnego przykładu AliExpress. No, tak, że klikam aktualnie tą wiadomość. No i teraz tak, jeśli chcemy zablokować nadawcę tej wiadomości, żeby nie otrzymywać od niego już kompletnie żadnej wiadomości, to wybieramy te trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybramy opcję zgłoś A, zablokuj AliExpress. No i tym samym, moi drodzy, możemy go zablokować. No i tylko komunikat, Kolejne wiadomości z adresu AliExpress będą oznaczone jako spam, ale to tylko i konkretnie z tego konkretnego maila, czyli promotion AliExpress, bo to jest taka. Taki konkretny e-mail, z którego wysyłają te oferty dodatkowe Czyli tego i konkretnego e, Tego konkretnego maila Zablokujemy właśnie w taki sposób Także klikam zablokuj No i tu jeszcze mamy komunikat, że użytkownik ten i ten został przecież zablokowany Nowe wiadomości od tego nadawcy będą przenoszone do spamu Automatycznie Jeśli chcemy go odblokować to wybieramy opcję odblokuj nadawcę No i to w sumie tyle Jeśli film dla Ciebie przydatny to też górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem A ja przy okazji zapraszam Cię na filmy Gdzie składaliśmy komputer do 2,5, 3, 4,5 i tam 6 i 9 tysięcy. Jeśli masz chęć, to serdecznie Cię zapraszam. Miłego dnia. Cześć.